kontynuujemy. I teraz proszę Państwa, trywialna rzecz, która no jest tutaj śmiesznie prosta, a ja ją podniosę do rangi ważnego twierdzenia, mianowicie, że jakby akurat wziąć nie byle jaką formę różniczkową, ale różniczkę funkcji, to jej całka po krzywej, nie sparametryzowanej, ale zorientowanej, to jest to samo, może to tak napiszę, całka z samej funkcji po brzegu tej krzywej. No, co to znaczy? To znaczy w nawiasie, to jest f wzięte na końcu, czyli w punkcie gamma od, jak się tam koniec nazywał, b, tak? Minus f w punkcie gamma od a. No proszę Państwa, nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić, dlatego że gdyby to alfa, to nie było nic innego jak df, to co to jest różniczka funkcji? No to jest to na wektorze, to jest różniczkowanie tym wektorem tej funkcji. Czyli w końcu tutaj będzie nic innego jak d po dt, a tutaj będzie f wzięte od gamma od t, prawda? No i jak całkujemy pochodną, to nam wyjdzie różnica w tych dwóch punktach, a my to tak uroczyście zapisujemy. Chcę to tak uroczyście zapisać, bo to jest ogólna postać twierdzenia Stokesa, które oczywiście jest nieco bardziej skomplikowane, ale właśnie nie jest bardziej skomplikowane. To w gruncie rzeczy jest ciągle nic innego jak twierdzenie podstawowe rachunku różniczkowego i całkowego, które Newton wymyślił no po to, żeby ten jego rachunek różniczkowy i całkowy funkcjonował. Ciągle zapominamy o Leibnizu, bo rachunek różniczkowy i całkowy wymyślił równolegle Leibniz, który też był niezwykle mądrym człowiekiem, ale faktem jest, że on miał takie, no nie zrobił z nim tego, co Newton zrobił, bo Newton prawda, przy pomocy tego rachunku różniczkowego całkowego obliczył tory planet i on w gruncie rzeczy po to to wymyślił. Wymyślił całą tę matematykę jako język do obliczenia torów planet. A Leibniz tego nie zrobił. Ale te oznaczenia nasze, df i tak dalej, to one bardziej pochodzą od Leibnica niż od Newtona. No nic. Także to jest no banalna sprawa, ale tutaj tak chciałem to tak właśnie uroczyście zapisać ten fakt, prawda, który jest niczym innym jak twierdzeniem podstawowym rachunku różniczkowego i całkowego. I chciałem powiedzieć właśnie to, że no, to jest tak napisane, no straszna pompa, że niby jakiś obiekt całkujemy, no ale ten obiekt to jest funkcja, a całkujemy po czym? Po zerowymiarowej rozmaitości, no, która się składa z punktów. Zerowymiarowe to są punkty, ale ona jest też zorientowana, prawda? Ona odziedziczyła orientację po orientacji C. I dlatego też to nie jest na przykład to minus to, tylko to jest to minus to, ponieważ to dziedziczenie, prawda, jeśli orientację rozmaitości wyobrażamy sobie jako strzałkę, to dziedziczenie tej orientacji polega na tym, że ten punkt uzyskuje tutaj znak plus, ten widać to, a widać, a koniec, a początek uzyskuje znak minus. To jest dziedziczenie, no w tym banalnym przypadku jedno i zerowymiarowej, jednowymiarowej rozmaitości i zerowymiarowego brzegu. To będzie troszkę bardziej skomplikowane w przypadku więcej wymiarowych rozmaitości, ale też właśnie to dziedziczenie orientacji jest niezwykle istotne. Także tego w ogóle nie ma co
dowodzić, to jest oczywisty fakt. No troszeczkę można było powiedzieć, no zaraz, to tak jakby był jeden, jakby była globalna parametryzacja, no, a może nie ma. No jakby nie było, to trzeba to podzielić na te kawałki i te wartości w tych punktach pośrednich, punkty pośrednie to będą początkiem dla kawałka, który zeń wychodzi, a końcem dla kawałka, który doń dochodzi, więc to się uprości i wszystko będzie dobrze. Przemyślcie to sobie, jest to dosyć oczywiste. Aha, oczywiście ta rozmaitość wcale nie musi być spójna. Nigdzie nie jest powiedziane, że ona jest spójna, prawda? Można na przykład sobie wyobrazić, że ta, że... Można sobie wyobrazić, że ta rozmaitość C to się składa z dwóch takich kawałków albo z wielu, prawda? I na przykład tu jest taka orientacja, tu jest taka, no to wtedy to dziedziczenie polega na tym, że ten punkt zyskuje znak plus, ten minus, a tutaj ten zyskuje znak plus, a ten zyskuje znak minus, no i wtedy to coś, to będzie wartość f w czterech punktach z tymi znakami, prawda? A te całki to będą dwie całki, to no wszystko, to rozumiecie o co chodzi. Dobrze. Kończymy tę rzecz, bo jest banalna. Notabene to napiszmy, że to jest twierdzenie Stokesa. Strasznie to jest nadęta terminologia, bo oczywiście to jest po prostu twierdzenie podstawowe rachunku różniczkowego i całkowego, że całka z pochodnej to jest różnica funkcji na brzegach, ale ja chcę je już zanurzyć w coś takiego poważniejszego. Także to w taki nadęty sposób mówię, że to jest twierdzenie Stokesa. No i teraz, proszę Państwa, najważniejsza rzecz tutaj... Nie najważniejsza, bo to wszystko jest ważne, ale takie ukoronowanie tego rozdziału to jest to takie, taka jakby wersja, najgorsza wersja tak zwanego lematu Poincarego twierdzenia. Jeśli alfa ma tę własność, że całka nie zależy od drogi łączącej dwa punkty. To jest skrót myślowy. Co on oznacza? On oznacza to, że mamy dwa punkty i teraz jeden z nich nazywamy początkiem, drugi nazywamy końcem i to stwierdzenie, że nie zależy od drogi, mówi, że jeśli weźmiemy dowolną krzywą C taką, że jej brzeg to są właśnie te dwa punkty tak zorientowane, czyli na takiej i na takiej ta całka jest taka sama, to alfa równa jest różniczką funkcji. No to jest dosyć proste. W szkole zapewne takie twierdzenia mieliście. Proszę Państwa, tutaj wypada powiedzieć coś takiego. Co to jest kowektor i dlaczego, prawda, takie te całki, któreśmy tu liczyli, to są koszty. Co to jest wektor? Wektor to jest przesunięcie. A co to jest kowektor? Kowektor to są koszty, prawda? Kowektor nam mówi, ile dane przesunięcie będzie kosztować. Żeby coś przesunąć, to musimy zaangażować jakąś pracę, a praca to są pieniądze. Albo my się musimy najeść, żeby mieć siłę do przesunięcia, albo musimy zaangażować jakąś firmę. W każdym razie to zawsze kosztuje pieniądze i kowektor nam mówi, ile, prawda, o wartość kowektora na wektorze, gdzie tu jest jakaś taka, no na przykład tutaj, wartość kowektora
na wektorze mówi nam, ile kosztuje to przesunięcie. Czyli to, taka całka to jest praca, a to jest taka praca infinitezymalna. A co to jest praca infinitezymalna? To jest właśnie siła, prawda? Siła to jest praca infinitezymalna. Państwa uczyli, że siła to jest wektor. No na razie siła to jest kowektor. Jak nie ma innej struktury, to, prawda, to nie można kowektorów z wektorami utożsamiać. No jak jest jakaś jeszcze struktura metryczna, o której będziemy się uczyli, to wtedy będzie jakiś tam izomorfizm między wektorami i kowektorami. Na razie nie. Tak na takiej podstawowej, w tej podstawowej warstwie wektory i kowektory to są zupełnie inne obiekty geometryczne. No to proszę Państwa, to co to mówi to twierdzenie? To twierdzenie mówi, że jeśli praca nie zależy od drogi, to znaczy, że te siły są potencjalne, że istnieje potencjał. No w fizyce na ogół potencjałem to jest minus to, bo to chodzi o to, czy to jest praca, którą uzyskamy, czy praca, którą musimy włożyć. No tutaj mamy na myśli pracę, którą musimy włożyć. No, natomiast różniczka potencjału to jest praca, jaką uzyskujemy, spuszczając coś z górki na przykład, tak? Spuszczamy wodę z górki na turbinę i uzyskujemy pracę. No więc to jest kwestia tam tej konwencji, czy plus, czy minus. Tutaj będziemy taką konwencję stosować. No to proszę Państwa, to już uczyliście się w szkole zapewne, że jeśli praca nie zależy od drogi, to można zdefiniować potencjał, czyli energię potencjalną. Energia, proszę Państwa, w fizyce jest zawsze zdefiniowana z dokładnością do stałej addytywnej, bo my nigdy nie mierzymy energii w sposób bezwzględny. My mierzymy różnicę potencjałów, czyli pracę wykonaną, prawda? W związku z tym, no jak to zrobimy? No wybierzemy sobie jakiś punkt x0, no i teraz zdefiniujemy ten potencjał, czyli funkcję od dowolnego innego punktu x, to zdefiniujemy tak, że to jest całka po dowolnej takiej krzywej, niesparametryzowanej, ale zorientowanej, no z tego alfa. Ponieważ to nie zależy od drogi łączącej, no to można to zapisać tak symbolicznie, że to jest całka od x0 do x z alfa, prawda? No wiemy o co chodzi. To znaczy, że jak mam dwa punkty x0 i x, to wezmę dowolny punkt, tak, dowolną krzywą taką, że jej brzeg to się równa plus x, a minus x0. No. I po dowolnej takiej krzywej to całkuję, prawda? No to jak udowodnić, że no i teraz muszę udowodnić, że no tę tezę, prawda? Że jak obliczę df na jakimś wektorze w, to będzie nic innego jak właśnie alfa na tymże wektorze w, prawda? No to jest teza do udowodnienia. No to zróbmy sobie ten dowód, prawda, żeby nam było przyjemnie. On jest banalny, ale może warto. To jest dobre ćwiczenie na formalizację tego, prawda? No więc zaraz, może ja się jakoś tam przeniosę. Zaraz, przeniosę się. No dobrze, spróbuję jeszcze skorzystać. Więc to jest tak, że właśnie, że brzeg tej krzywej to jest minus x0 plus przecinek plus x. No,
gdzie. O, dobrze. No i teraz, proszę Państwa, więc mamy te dwa punkty. No i mamy ten wektor W. No, chcemy obliczyć, to może my sobie weźmy jakieś takie pole wektorowe X, takie, że ono w tym naszym punkcie X, żeby miało właśnie wartość tego wektora. Bo my tutaj startujemy z jednego wektora, no ale można zawsze wziąć takie pole wektorowe. Tutaj gdzieś jest, no i jest to pole wektorowe. No i nazwijmy sobie i weźmy sobie punkt Y, który jest przesunięciem tego pola tego punktu X o T wzdłuż tego pola wektorowego. Tu jest Y. No a tutaj gdzieś jest sobie ten mój punkt X0. No to proszę Państwa, można sobie zawsze wybrać jakieś takie krzywe, o takie, żeby to było wszystko gładkie i jakoś tak, prawda? No i teraz byśmy napisali tak, że dobrze, no to jedziemy. Nie, to ja muszę na tej samej tablicy, bo już zainwestowałem w obrazki, to już. Co to jest? To DFV. No to na przykład, zgodnie z tym, co robiliśmy, to jest F od GX. T od X, no i teraz D po DT w punkcie T równym 0, prawda? To będzie tak. No ale teraz to F w punkcie Y, czyli w tym punkcie właśnie G przesuniętym, minus F od X, no to co, cóż, to jest całka od X0 do Y z alfa, a to jest minus całka od X0 do X z alfa, prawda? No dobrze. No to... To ja mogę to powiedzieć, że to jest całka od X, coś takiego, to mogę powiedzieć, że jest całka od X0 do Y z alfa, a tutaj zamiast tego wziąć odwrotną orientację, czyli napisać, że to jest plus, ale całka od X do X0 z alfa, prawda? Wziąłem sobie odwrotną orientację, a to jest nic innego jak całkowanie od X do Y, prawda? No bo to jest taka całka, że najpierw od X do X0, a potem od X0 z powrotem do Y. Prawda? Te dwa kawałki tworzą taką krzywą, która łączy X i Y. No ale proszę Państwa, ponieważ całka nie zależy od drogi, to ja mogę całkować po tej krzywej całkowej pola X. Pola duże X, prawda? W związku z tym mogę wziąć sobie taką parametryzację, że to będzie całka od zera do t. No i tutaj jest
alfa, a wektor styczny do tej krzywej, tak sparametryzowanej, no to jest nic innego jak x, prawda? No i to wzięte w odpowiednim tam punkcie od t i to jest też wzięte w odpowiednim punkcie od t. Ojej, trochę oszukuję, już napiszmy to ściślej. Czyli alfa jest wzięte w punkcie g x t od x, no a jej wektor styczny, no to jest po prostu pole samo x wzięte w tymże punkcie g x t od małego x. No i tutaj jest dt, bo taka jest definicja pochodnej, prawda? Czyli to jest równe tyle. Po prostu w tym momencie klucz programu polega na tym, żeśmy te dwie całki, to znaczy tę i tę, zamienili, no ta była ze znakiem minus, na jedną całkę od x do y, a skoro tak, no to możemy pocałkować po tej drodze. No bo jak nie zależy od drogi, to my bierzemy swoją drogę, prawda? Nie tę, tylko tę. No to no i teraz, jak będziemy to różniczkowali po dt, to nam wyjdzie właśnie w zerze, no to nam wyjdzie wartość alfa w zerze, to znaczy w punkcie x, na wartości pola x w zerze, no to właśnie jest wektor x, bo tak żeśmy zdefiniowali to pole x, prawda, że w zerze. No także to widać, prawda? Czyli oto coś to jest to, no i jak to różniczkujemy, to... Dobrze. To nam wyjdzie właśnie, prawda, alfa na x. Alfa na x, no a x w punkcie naszym x małe to jest właśnie v. Czyli udowodniliśmy. Dobrze. To oczywiście jest bardzo proste, no ale chciałem, żebyście Państwo zobaczyli, na czym to polega. I tak, czyli to jest takie twierdzenie, które mówi, że siły potencjalne mają potencjał. Jak całka, jak praca nie zależy od drogi, to znaczy, że te siły mają potencjał. Są różniczką potencjału. Och, teraz mam tak zwany myślotok, ale chyba niczego nie zapomniałem ważnego. No jak zapomniałem, to uzupełnię przyszłym razem. I teraz przechodzimy do nowego działu. Mianowicie formy różniczkowe. No jak już powiedziałem, mam nadzieję, że Państwo tak widzieliście troszeczkę formę różniczkową kiedyś. Ci z Państwa, którzy chodzili na wykład pani Grabowskiej, to, no to na pewno to robili, bo pani Kasia mi to powiedziała, no ale nie wymagam. Także ci, co chodzili na ten wykład, mają troszkę łatwiej, ale to wszystko jest łatwe. Ci, którzy nie chodzili, no to będą musieli pilniej uważać. Więc proszę Państwa, co to jest forma różniczkowa? No forma różniczkowa to znów jest pole. Tak jak pole wektorowe to było pole wektorów, jedno forma różniczkowa to jest pole kowektorów, a forma różniczkowa, ogólnie k-forma, to jest pole wielokowektorów, k-kowektorów. Także na razie zajmiemy się samą algebrą. Powiemy, co to jest wartość formy różniczkowej w punkcie. To jest k-wektor, czyli k... Aha, tytuł. Formy różniczkowe. Tytuł rozdziału.
definicja. To jest K wektor, kowektor. O tak, nie. K kowektor w punkcie zaczepiony w punkcie M. To forma K liniowa całkowicie antysymetryczna na wektorach. Czasami można mówić multikowektor. Jak nie chcę podkreślać, że to jest pięciokowektor, no to mogę generalnie, my teraz mówimy o multikowektorach. No każdy multikowektor ma tę swoją konkretną liczbę K. Czyli co to jest k-kowektor? Co to był jednokowektor, czyli kowektor? To była czarna skrzynka, która miała jeden slot. Jak tam wrzuciłeś wektor, to wypluło ci liczbę i zależność wyniku od tego wkładu była liniowa. A wielokowektor, multikowektor, k-kowektor, to też jest taka czarna skrzynka, która ma nie jeden slot, a wiele slotów. Mianowicie K. Czyli jak tu wrzucisz pewną liczbę wektorów V1, V2 i tak dalej aż do VK, to wypluje ci liczbę. A teraz tu jest napisane, że jest k-liniowa i całkowicie antysymetryczna. No k-liniowa to żadna sztuka. Chodzi o to, że jeśli wszystkie ustalimy, prawda, wrzucimy, wypełnimy k-1 slotów, to zależność od tego, co wrzucimy do tego pozostałego, jest zależnością liniową. I tak w każdym slocie. No to jest bardzo proste. Czyli K liniowa. Liniowa zależność w każdym slocie, a całkowicie antysymetryczna polega na tym, że jak dowolne dwa przestawimy, to stąd wynika, że znak wyniku zmieni się na przeciwny. Prawda? Że jakbym tutaj napisał zamiast tego V2, a tu V1, ale to dowolne dwa, jakbym przesunął, to ten wynik aż do VK był równy z minusem. O, to by było równe temu samemu, ale z minusem. Każde przestawienie, no to Państwo od razu rozumiecie, kształceni na pierwszym roku na algebrze, że w szczególności jakbym tu zastosował permutację jakąś tych wektorów, no to permutacja zawsze rozkłada się na transpozycje. Permutacje są parzyste i nieparzyste, prawda? Albo zawierają parzystą, albo nieparzystą liczbę transpozycji. I każdą permutację można w ten sposób skonstruować. No to jak jest parzysta permutacja, no to jest parzysta liczba transpozycji. Za każdą transpozycją znak się zmienia na przeciwny. No to dla parzystych permutacji znak się nie zmieni, a dla nieparzystych się zmieni. Prawda? No to już jest też tak. No i teraz, proszę Państwa, odkładam kredę i będę miał inwokację taką heurystyczno-filozoficzną, bo no dlaczego? Dlaczego akurat antysymetryczne? A co? Symetryczne to nie są ważne? No też są ważne. Proszę Państwa, ludzkość
całe wieki myślała, aż zrozumiała, że najprostszą rzeczą do całkowania po k-wymiarowych powierzchniach to są właśnie te obiekty. Rozwiodłem się na ten temat w tej mojej książce i bardzo mi zależy, żebyście Państwo przeczytali te moje rozważania. One się nie za bardzo nadają na to, żebym ja je tutaj, prawda, prezentował, bo to trzeba w ciszy i spokoju przeżyć. Ale z grubsza rzecz biorąc, dlaczego ta antysymetria? Otóż ta antysymetria realizuje jakieś takie podstawowe i najprostsze intuicje związane z całkowaniem albo z liczeniem objętości. No jak mamy taki walec, powiedzmy, albo na przykład równoległobok, prawda? I chcielibyśmy obliczyć jego objętość, to pierwsza nasza intuicja jest taka. Gdyby, no bo to tak symbolicznie, tutaj jest pewna, to jest k-wymiarowe, więc tutaj jest k minus 1 wektorów, prawda? To jest ta podstawa rozpięta na k minus 1 wektorów, no i tutaj jest ten jeden wektor. To jakby pochylić ten równoległobok, co to znaczy pochylić? To znaczy do tego wektora, tego jednego k tego, któryśmy wybierali, dodać coś, co jest liniowo zależne od tych pozostałych, to całka powinna się nie zmienić, prawda? No to jest taka piękna idea, którą już w książce Ukniesa można dowieść, no bo to jest tak, jak gdybym ten trójkącik przesunął tu, no to objętość się nie powinna zmienić, prawda? To jest pierwsza, no ale i tu nie ma wyróżnionego, to każdy, jak wybiorę jeden wektorek i do niego dodam coś, co jest liniowo zależne od tych pozostałych, czyli od tych wektorów podstawy, czyli pochylę tak równolegle do tej podstawy, a podstawa jest którakolwiek. Prawda? Wybraliśmy sobie dowolnie coś, nazwaliśmy podstawą, a ten jeden nazwaliśmy no, tym ostatnim. To pochylenie nie powinno zmieniać. To jest pierwsza intuicja. A druga intuicja polega na tym, że jeśli właśnie podstawę znów trzymamy, a ten wektor, ten W, nazwijmy go W1, przeskalujemy o liczbę K, o liczbę na przykład C, czyli to jest V1, a to jest V1 razy C, to objętość no, powinna się pomnożyć przez C, prawda? No bo to jest zawsze związane z tym, że my jakby na takie malutkie krateczki dzielimy, dodajemy, no to tutaj tych krateczek będzie C razy więcej, prawda? Ale w tym momencie włącza się następująca opcja. No to dla dodatnich C to tak jest. A co by było, jak ja bym wziął C ujemne? To znaczy, bym zmienił orientację tego. No, to teraz są dwie możliwości. W klasycznych podręcznikach, i to nawet nie analizy, a nie geometrii, a analizy, rozważa się dwojakie całki. Jak mamy takie całki k-wymiarowe, to są całki pierwszego rodzaju, całki drugiego rodzaju. No jakoś ludzie w tym XIX wieku uważali, że prostszy obiekt to jest taki, że on nie reaguje na znak. Czyli takie całki, że jak przeskaluje przez liczbę C, to ten wynik całkowania pomnoży się przez moduł z C. To takie całki nazywamy całkami pierwszego rodzaju, to znaczy nie nazywamy, ja nie będę tej nomenklatury używał, ona już jest przestarzała, ale tak było przez cały XIX i połowę XX wieku. Natomiast są takie całki, które reagują na tę zmianę, czyli jak pomnożę przez C, to objętość, ta całka
pomnoży się przez C. Z całym dobrodziejstwem inwentarza. Jak C jest ujemne, to się pomnoży. Czyli to są takie całki, które reagują na zmianę orientacji. I wydawało się ludziom w tym XIX wieku, że te pierwsze są takie jakieś bardziej naturalne, a tymczasem nie, właśnie te drugie, te, które reagują na zmianę orientacji, są prostsze, ważniejsze i bardziej fundamentalne. Z nich wszystko się buduje. O tych drugich, które w klasycznej nomenklaturze nazywają się pierwszego rodzaju, też oczywiście będzie mowa. Na przykład objętość czy pole powierzchni. To nie reaguje na orientację, prawda? Pole sfery to jest pole sfery. 4 pi r kwadrat. W ogóle żadna orientacja nie wchodzi w grę. Ale dużo bardziej fundamentalne są te całki, które my teraz na razie będziemy mówić. Te, które reagują na orientację. I proszę Państwa, te to one są zawsze całkami właśnie z form różniczkowych i błagam, przeczytajcie te moje rozważania heurystyczne, bo uważam je za istotne. Teraz proszę Państwa tak. Jakiś czas temu, pewnie z 2 lata temu, miałem rozmowę z pewnym bardzo wybitnym matematykiem polskim, który przeczytał moją książkę, no i byłem zachwycony, bo on tę książkę chwalił i mówi, no podoba mi się, tylko wiesz co, pewne rzeczy mi się nie podobają. Na przykład, że ty tak się rozwodzisz nad jakimiś banalnymi rzeczami. Na przykład ten rozwój pojęcia wektora stycznego, no albo o tym wprowadzeniu form różniczkowych. To jest rozwlekłe, za długie. Proszę Państwa, ja ośmielę się powiedzieć, że jestem najbardziej dumny właśnie z tych części mojej książki. Ponieważ czysty matematyk to uważa, że jego praca, jego fach polega na tym, że bierze się definicje i z nich wyprowadza twierdzenia. Jego fach polega na tym, żeby z definicji wyprowadzać twierdzenia. Proszę Państwa, ale fach Newtona, fach Maxwella, fach Heavisida, który wziął równania Maxwella zapisane tak, że zajmowały 4 strony i wymyślił dopiero te pojęcia rotacji, dywergencji i tak dalej. I teraz równania Newtona zapisujemy w 4 linijkach, albo fach Einsteina nie na tym polega. Polega na tym, żeby próbując zrozumieć zjawiska natury, właśnie zrozumieć te pojęcia matematyczne, których on sam nie tworzy, tylko je dostrzega w tej przyrodzie, którą próbuje znaleźć. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa kiedyś po latach przyszłości będzie pracował w fizyce i będzie nie tylko wykonywał jakieś rachunki, ale też próbował rozwinąć aparat pojęciowy, zrozumieć, co się dzieje, to bardzo bym chciał, żeby właśnie zrozumiał, jak powstawało to pojęcie kako-wektora i dlaczego w końcu stanęło na tym, że ludzie się takimi obiektami zajęli. To może tutaj powinienem powiedzieć, że uważam, że sam jestem fizykiem teoretycznym, takim mocno zmatematyzowanym, ponieważ uważam, że dobrym językiem fizyki to jest matematyka, ale stan fizyki teoretycznej jest opłakany w tej chwili. Fizycy doświadczalni co pół roku odkrywają coś wspaniałego, a my od blisko 100 lat stoimy w miejscu. Ostatnie wielkie idee
były wprowadzone do fizyki teoretycznej w latach 30. ubiegłego wieku, a dalej to już jest, prawda, międlenie i gorzki smak w ustach, że to się nie domyka, to się w ogóle nie domyka. No i mam nadzieję, że ktoś z Państwa będzie brał udział w tym pchnięciu tego do przodu. Ale tu nie ma co się frustrować, bo fizyka zawsze w ten sposób się rozwijała. Kumulowała, nic nie można było zrozumieć, aż raptem przychodził Maxwell i zrozumiał. Ano przedtem jeszcze Galileusz, przedtem jeszcze Kopernik, prawda? Potem Newton. No i tak zawsze było i w tej chwili też na pewno tak będzie. Jestem głęboko przekonany, że wyjdziemy z tego zapętlonego koła tych idei sprzed 100 lat i wreszcie wymyślimy. Dobrze, przeczytajcie tę moją heurystykę. Ja już zmierzam dzisiaj do końca, proszę Państwa. No i że to nie jest tak, że kaprysem pewnego matematyka postanowiliśmy się zajmować takimi dziwnymi obiektami. Tylko po prostu odkryliśmy, że to istnieje w przyrodzie. Że strumień pola magnetycznego, dzięki któremu wszystko, co nas otacza, żyje, bo te światła pochodzą w elektrowni, a elektrownia, a również i w tych państwa prawda, komputerach też bez prądu, to byście mnie nie oglądali. Wszystko polega na tym, że strumień pola magnetycznego przecinający jakieś tam, prawda, obwód z prądem się zmienia, a strumień to jest całka zależna od orientacji. I w związku z tym pole magnetyczne to nie jest wektor, tylko to jest dwuforma różniczkowa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Odkrywali ludzie to po kolei i teraz się zajmujemy już, no my przychodzimy na gotowe i w związku z tym można udawać, że jesteśmy takimi matematykami, którym ktoś podarował tę definicję i teraz my tylko zajmujemy się wyprowadzaniem różnych twierdzeń. Ale to tak nie było, bo najpierw stulecia całe zajęło nam odkrycie, że to jest to pojęcie właśnie, to, które trafia w sedno. Dobrze, ja już będę kończył, ale może jeszcze sobie tylko powiem, że najważniejsza teraz struktura z tymi kawektorami to jest iloczyn zewnętrzny. Multikowektorów. Dobrze. Ojej, już zaczynam gonić w piętkę. Ja naprawdę bardzo szybko, przepraszam. Rozgadałem się, no ale starsi ludzie tak mają, że czasami się rozgadują, więc proszę o wyrozumiałość. Więc proszę Państwa, przypuśćmy, że mamy K-kowektor. No czyli on ma ileś tam slotów, K slotów i mamy L-kowektor. Nazwijmy go beta. I teraz chcę zdefiniować ich iloczyn zewnętrzny, który będzie K plus L kowektorem. No to jak ja to zdefiniuję? No to muszę tutaj zdefiniować, jak to jest, ile wynosi wartość tego czegoś na K plus L wektorach, prawda? No to proszę Państwa, cóż, mam K plus 1, co ja mówię, K plus L wektorów, no tutaj mam K dziurek, tu mam L dziurek, no to po prostu biorę K wektorów, wrzucam do tych K dziurek, L wektorów wrzucam do tych L dziurek,
otrzymuję dwie liczby, mnożę je, bo to ma być iloczyn i już jestem szczęśliwy. Oczywiście taka operacja jest w końcu kaliniowa, dlatego że zależność w każdej z tych dziurek od tego, co ja tam wrzucę, jest liniowe, ale niekoniecznie antysymetryczna. A ja bym chciał uzyskać coś, co jest antysymetrycznego. W związku z tym nie mogę brać po prostu dowolnie pierwszych k wrzucam tu, ostatnich l wrzucam tam, tylko muszę wszystkie możliwości, prawda? Czyli proszę Państwa, to jest coś takiego, że to będzie suma, teraz będzie alf, albo może ja to na dole napiszę, przepraszam bardzo, już kończę, to jest tak, suma, po czym suma to zaraz zobaczymy i teraz tak. Do alfa wrzucę k wektorów, ale bynajmniej nie pierwszych, tylko biorę jakąś permutację. Więc wezmę v ze znaczkiem pi od 1 aż do pi od k. Teraz do beta wrzucam pozostałe. To znaczy V ze znaczkiem pi od k plus 1 przecinek aż do końca. V ze znaczkiem pi od k plus l. Teraz, żeby to było antysymetryczne, to ja tu muszę jeszcze napisać minus 1 do tej parzystości pi. Jak pi jest parzyste, no to będzie tutaj, prawda, 0 albo 2. Innymi słowy, tu będzie 1. Ale jak pi jest nieparzyste, to tu będzie właśnie minus 1, prawda? I sumuję to wszystko po wszystkich możliwych permutacjach zbioru k plus 1 elementowego. Ale to jeszcze nie jest dobra definicja. Dlaczego? Bo proszę Państwa, proszę zauważyć, że takie permutacje samych tych w sobie to niczego nie zmieniają, prawda? Bo jak tutaj permutuję coś, to mi się pomnoży przez znak permutacji tej małej, a tutaj to zostanie zjedzone przez ten znak. W związku z tym dla tych permutacji, gdzie ja tylko to zmieniam, to ciągle dostaję to samo. Czyli jak gdyby pewna rzecz została uwzględniona tyle razy, ile wynosi liczba permutacji tych. I to samo tu. A ile jest tych permutacji? No k silnia. Wiecie, ile jest liczba permutacji k elementów. W związku z tym ja nie chcę, żeby mi się ten sam element powtarzał k silnia razy, czyli ja jeszcze podzielę to przez k silnia, no i również przez l silnia, bo chcę tylko uwzględniać naprawdę różne rzeczy. Naprawdę chcę uwzględniać to, kiedy przemieszczam jeden wektor, który wrzucałem do alfa, zamieniam go z czymś, co jest tutaj, prawda? I to jest dobra definicja. To jest dobra definicja, no i koniec. Do następnego razu. Dziękuję Państwu bardzo.